Cześć, witajcie w kolejnym złowym odcinku. Pompka starszej daty. Ciekawe, co tutaj jest. To się wykręcało i wychodziła cała gumka, rurka, wężyk. O, wężyk powinno być, ale dobra, jedną ręką to taka trochę bieda. No i to jest ciekawszy temat. Że to szpalnik z dyszą. Ale to tu nie przejdzie. Możemy zapomnieć. Reszta to chyba są nie takie badziewie. Ale to... No to jest fajne. Typowe moje klimaty. Nie ma co ukrywać. Tu Oxtira. Czy coś tu? Coś tu? O! O! A to się rzezia zrobiło. Tu było rzezia. Tu widzę, że jest stojak do wiertarki. Ale też chyba miał rzezia tu przy uchwycie. Masakra. Masakra z tym rzezia. Tu coś od Volvo. Kurde, jak się cieszę z tego. I medła. Taka pierdołka pewnie ważąca 3 kilo, a już się cieszę. Tyle radości, ha? Kto by przypuszczał, co nie? Szkoda, że to jest takie. No ale nie można mieć wszystkiego. No też nie. Cofam się, to jest chyba nieuszkodzone. To jest chyba sprawny uchwyt, cały. Tak, tylko że taki system mocowań tutaj. Tak, to raczej będzie cały, ale... O kurde, ale on ciężko. O cię pierdziel. To moje, to nikt nie ukradł. Ale to ciężko. Kurde. Sam nie wiem, brać czy nie brać. Może brać, może nie brać. A, zostawiam. Idę z tym. Lećmy dalej. Co tu? Co tu? Co tu? Nożyce. Góra złomu. Ale żeby coś konkretnego. To już kurde nic nie widzę. Co to jest? Tutaj coś czy też lipa? Też lipa. Dobrze, że to... To kowadełko wpadło. Czy robione, czy nie robione, to nieważne. Mega fajnie wygląda. O, na kwiaty obok. Ale nie mam teraz gdzie tego trzymać. Więc odpuszczam, a domu jeszcze nie mam. Więc... Tam widzę ten cyrkiel. Jedną część do palnika. Złomiarz się jakiś poddał i wózek wywiózł. A tutaj coś czy nic? No chyba kurde nic, no aż niewiarygodne. Zawsze na tym cienkim to wiecie, no to jak było tak było, ale zawsze szło coś wyszabrować, a teraz co? Nawet się nie ma po co schylić. Przejdę raz z wami. Najwyżej wam to utnę i tego nie będziecie widzieć. No nic, nic, serio nic. Dobra, lećmy na kasę i do domu coś porobić. A jak tam kącik mojego twórcy, spytacie? A całkiem nieźle. Trochę materiału jest. Także
Także jakby coś tworzyć, spoko, spoko, naprawdę spoko. Czołem, idę o zakład, że pierwsze pytanie, które sobie zadajecie, to czemu tam cholera nie ma śniegu? No nie ma śniegu, bo to było nagrane dzień przed przyjściem zimy. Tylko ja czekałem z różnych względów z publikacją. To pewnie odpowiedź na pierwsze wasze pytanie. A drugie pytanie, gdzie zgubiłem podsumowanie? No, mogę powiedzieć tak. Wziąłem to kowadło, tam z ciekawości tutaj troszkę widać, o, w tym momencie, że tam jest napisane 1974 rok. Także, mimo że samoróbka, to już troszkę ma. Oczywiście wziąłem to kowadełko, to często mi się myli z imadełkiem, nie wiem czemu. Jeszcze się z nim zobaczymy, to macie ode mnie zagwarantowane, bo mam na niego pewien pomysł. I też w sumie, a dobra, nie będę mówił co tam jeszcze mam wymyślonego. Także no, tylko to udało się wziąć, bo tego palnika nie mogę wziąć, tam nie sprzedają kolorów. Chociaż, co mogę wam powiedzieć, szczerze, wydałem na to 5 zł, bo to kosztowało, ważyło 2,4 czy 2,2 kg. Tam sprzedają po 2,50, policzyli mi piątaka. Także no 5 zł, a radości, lubię strasznie takie klimaty. Takie małe kowadełka, więc jak najbardziej to wziąłem. Pewnie będziecie też pytać, czemu nie wziąłem tego stojaku. A, mam jeden stojak i jakoś tak muszę go pchnąć dalej, bo w sumie nie ma z niego żadnego użytku u mnie. Żałuję też tego, tam było takie malutkie imadło. Żałuję też, że nie wpadło to imadło, no ale trudno, nie można mieć wszystkiego. No, tyle monologu, a za chwilę jeszcze wam pokażę króciutką przebitkę z tego samego złomu, ale już pod śniegiem. Już to zupełnie inaczej wygląda, także bach! Patrzcie, co tu się dzieje. Śnieg, zima. Czekajcie, muszę zatyczkę schować, no ale wiecie co. Zobaczymy, z czystej ciekawości, może coś będzie, może nie będzie. Czasami fart. Od fartu wszystko zależy, także lećmy. Oj, oj, już widzę, że będzie ciężko. Nawet bardzo ciężko. Bałek rozrządu, amortyzator, ale to nic. Jakiś blok tu chyba jest. Ale to nic, co by nas zaciekawiło. Ten stojak do wiertarki tam jest. To już go widzieliście. Coś tu nowego doszło, czy nic? Kurde, chyba nic. No dobra. No to tyle z grubego, chodźmy na cienki, też podejrzewam, że będzie podobny. O kurde. No to jest... Oj, nawet rury są. Rury tutaj są rzadko. Ale ktoś dostał dostawę z huty. Wszystko wiadomo, drugi gatunek. Najczęściej pęknięty na zgrzewach albo niedogrzane w pewnych miejscach. No ale patrzcie na to. Kurde. Ten akurat krzywy, no dobra, no to źle wam pokazałem. Ale do majsterkowania, do tworzenia, do jakiejś tam wiaty garażu czy coś. Potęga, super, naprawdę. I to w 2,50, za 2,50 za kilogram, także no tanie się już naprawdę nie da. A co tam standardowo? Szafka BHP. Jedna, druga. Szafki puste. Szefkami. A, bo tu jest kluczyk. Tutaj trochę technologii. Nie, kurde, chyba przymarzło. Dobra, nie to nie. A co chciałem wam powiedzieć, że raz w takiej szafce kupowałem takie szafki do warsztatu. Znalazłem tam jakiś srebrny łańcuszek, bo ktoś tam zostawił. Później się dopiero kapnąłem, nie od razu. Także miałem w sumie może nie za darmo szafki, ale już dużą część, no duża część się zwróciła. Także warto patrzeć na takie szafki zawsze. Profile, no tu wiadomo, śmieci. Nie ma co. Uszczelka tira. Pod głowicę. Nie ma dzisiaj farta. Niestety. Także dzisiaj wracamy. O, w pustko. O, dobra. Nie ma co marudzić. Profile widzieliśmy, może profile się sprzedadzą. Tak przejdę z wami na szybkości. Nie ma nic ciekawego, więc bez marudzenia lecimy dalej.
Jakbyście się zastanawiali, co tu leżało, to jakiś odbiornik do satelity. Kurde. Chciałem wam tylko pokazać, że jeszcze starej daty, bo jeszcze niemiecki. Germany. Wilhelm Sich Junior. OR-31 Satelliten Receiver. No, także tyle.